witam serdecznie w Galerii Polskiego Związku Artystów Fotografii w Katowicach. Mam niezwykłą przyjemność podzielić się tutaj pewnego rodzaju historią, która spotkała mnie, kiedy podróżowałem po Tanzanii. A mianowicie spotkałem w tym pięknym kraju ludzi dotkniętych problemem albinizmu. Bardzo mnie to zaintrygowało, zachęciło do dowiedzenia się czegoś więcej. Efektem tego jest wystawa, którą można zobaczyć w galerii. Zdjęcia na wystawie przedstawiają osoby, które są dotknięte problemem albinizmu. Mieszkańców wyspy Ukerewe na jeziorze Wiktorii w Tanzanii. Ludzie ci nie są zgrupowani w jakąś społeczność zinstytucjonalizowaną. Są to ludzie, którzy po prostu żyją w rodzinach rozsianych po całej wyspie, w wioskach. Są to często ludzie ubodzy, choć nie tylko. Są to ludzie, którzy zmagają się z tą chorobą w sposób, można powiedzieć, heroiczny. Jest to choroba szczególnie uciążliwa w tym rejonie świata, pod tą szerokością geograficzną. Choroba ta uniemożliwia tym ludziom normalną pracę na słońcu. Często ich skóra jest dotknięta wieloma infekcjami. To, co nauczyłem się, realizując ten materiał, to to, że pomimo tego, że życie potrafi być bardzo ciężkie, człowiek ma w sobie pewną siłę, która pozwala mu cieszyć się nawet najdrobniejszymi rzeczami. I właśnie tego nauczyli mnie albinosi, że można się uśmiechać, że można cieszyć się życiem, można nawet cieszyć się ciepłem słońca na skórze, pomimo tego, że to słońce po prostu nas zabija. Myślę, że to jest niezwykle cenna lekcja i myślę, że przeciętny Europejczyk z problemami, które dla niego samego wydają się wielkie, gdy pojedzie do tych ludzi, pozna ich, zupełnie inaczej patrzy na rzeczywistość. Zachęcam do oglądania tej wystawy i dziękuję też w imieniu albinosów, którzy są bohaterami tych zdjęć. Nie jest tylko tak, że to widzowie patrzą na zdjęcia. Także albinosi, którzy są sportretowani, patrzą z tych zdjęć na widzów. Myślę, że ta interakcja jest esencją fotografii dokumentalnej, reportażowej i dla niej warto przyjść do galerii i dla niej warto pomyśleć o takich tematach jak albinosi z wyspy Ukerewe.